gości w naszym kraju prezydent Węgier wraz z małżonką, a teraz oświadczenia prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Węgier. Tutaj z państwem ministrami, ambasadorami i w formie spotkania bilateralnego, to dwustronnego w cztery oczy, i w formie spotkania delegacji polskiej i węgierskiej. W kontekście biało-czerwonych, Kuba, wczoraj miałem okazję rozmawiać z Tomasem Turbichlerem, którego pytałem o to, czy czuje ulgę. Tu jest strasznie głośno, o co on mnie pyta? Ale nie, to nie słyszysz? A nie, nie słyszysz? Nie, nie jesteś podpięty. Nie jestem. A mamy dużo czasu, to weź się podepnij. Dobra, teraz, to dobra? Poprosimy, żeby podpiąć Kubę. To jest na żywo, to o to żeby, chodzi. No. Tak, żeby słuchać. Natomiast to jest Grzesiu, ten, co się boi wysokości. Jak mamy ten proszę bardzo. Żywo, to proszę, to jest nasz ukochany dźwiękowiec. O, Grzegorz, który jest jak MacGyver. Potrafi zrobić to wszystko z niczego tak naprawdę. Teraz już mnie słyszysz? Chyba, teraz elegancko. Doskonale. Tyle jeśli chodzi o noc, a co przyniesie nam dzień, zobaczmy. Od 12... Coś mi tutaj nie gra. Dobrze, muszę się skoncentrować, proszę państwa. Temperatury na północy Polski jutro rzędu 8, 9 do 10 stopni, południe kraju cieplejsze, 14-15, Kraków i rejon Katowic to będą najcieplejsze. Będziemy też mocno, o tak, teraz mamy dobrą mapę. Austriacy, powiedzieliśmy już wszystko. Popatrzmy na juniorów, skoki kobiet też, jak Austriaczki funkcjonują, jak Słowenki funkcjonują. Tak. Moje notatki. Odfrunęły. No i to jest tym optymistycznym akcentem Kuba zakończył swój wykład. A one są bardzo cenne. Możemy podać właśnie te notatki, dobra, bo Kuba bez nich kompletnie nie istnieje. O właśnie, to są bardzo ważne zapiski. Dziś nasze zaproszenie przyjęły panie Dorota Łoboda, posłanka Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Kłaniam się. Żaneta Cwalina-Śliwowska, posłanka Polska 2050, Szymona Hołowni. Dzień dobry. I jest z nami także w studiu w Katowicach kolejna nasza gościni. Witam. Dorota Konieczny-Smela, dobry wieczór. Kłaniam się serdecznie, przepraszam najmocniej. Gdzieś uciekła mi kartka z pani godnością, przepraszam bardzo. Dzisiaj będziemy myli okna i tu u nas i dosłownie na wysokości. Widzę, że silina rusza, mamy człowieka specjalnego. O, widziałeś? Widziałeś to? Specjalnie dla ciebie, Szymon. Widziałeś to? Jareczku, słyszysz nas? Dzień dobry. Witam, słyszę, gdzieś słuchawka mnie. Bardzo ładnie, patrz, rozwaliliśmy okna. Dzieje? Ile przekątnych ma trójkąt równoboczny? Trzy. Nie ma żadnej przekątnej. Każdy z kątów sąsiaduje z dwoma pozostałymi. Na razie cię bardzo serdecznie żegnamy. Dziękuję bardzo. Pracuj sobie. Do zobaczenia. Trzymaj się. A z tą oto klamką, proszę państwa, wędrujemy na krótką przerwę. Przepraszam, tym słomok. Ludzka rzecz.